Chciałem powiedzieć, że wczoraj wieczorem zaczęło mi ucho mega boleć i mama... W nocy. Mama i tata zaczęli mi pomagać i pierwszy co, to przeklnąłem to, a potem zacząłem śpiewać piosenkę uwielbienia i nadal nie przeszło. Ale potem pomyślałem, no nie, muszę pomyśleć, co zawsze mnie odciąga od złych myśli. I albo o czymś myślę, o na przykład o Bogu, albo czytam książkę. To wziąłem książkę, poczytałem, przestało boleć i poszłam spać. Emanuel stwierdził, że nie, ja się na to nie zgadzam. I nie mówił o tym, że tato, Bóg nie działa. Zaczął od razu przeklinać diabła, czyli on już z dobrym myśleniem. Nie właśnie, że Bóg nie działa. Nie, diable, nie masz tu prawa być. Wypad. I potem wziął tą książkę, zaczął czytać. Mówi, że musi myśli wziąć gdzieś indziej. Wziął sobie lampeczkę, żeby nikogo nie obudzić. Zaczął czytać książkę. I zaczął za chwilę śpiewać piosenkę uwielbieniową. Oczywiście zaczęliśmy śpiewać z nim, żeby... razem, po prostu razem jako rodzina. Mówi, o, nie boli, idę spać. Tyle.